Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Chińczycy się ruszyli. Zero COVID-u nie za bardzo im pasuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. O filmikach, no, bardzo często zdemonetyzowanych. Protestują, Chińczycy protestują z reguły w maskach, no i chodzą też i noszą takie, mają te kartki z drukarki, strony z drukarki, no ale puste, tam nic nie jest wydrukowane. No i co to pokazuje? No pokazuje to taka czysta kartka, że jest czysta, tak? Że jest całkowita kontrola komunistyczna, że jest kompletna cenzura. No ale Chińczycy sobie wybrali, Chińczycy, i komuniści amerykańscy wybrali taką drogę, że ma być zero COVID-u. No oryginalnie no to kombinowali, cały świat kombinował, że będzie coś takiego, że będą monitorować, jeżeli tam jak ktoś zachorował, no to mieli sprawdzać taki pierwszy krąg, ile osób widziało się z tym chorym, później wszyscy mieli być informowani, z kim oni się kontaktowali, także był drugi krąg, trzeci krąg i tak dalej. Idea była dosyć ciekawa, no tyle tylko, że 3 lata temu, no też się tak nie za bardzo było wiadomo, o co to chodzi. Tam Chińczycy chyba wiedzieli, że to jednak od tych nietoperzy jedzonych z kluskami, z makaronem to pochodziło, to oni się strasznie bali, no ale teraz po 3 latach ciągle starają się to wyzerować, mówią, gdziekolwiek coś się dzieje, to od razu wbiegamy do budynków, zaspawamy te drzwi wejściowe, zrobimy dziurę na to, żeby ludzie jedzenie dostali, mają siedzieć w tych domach. No, jakaś głupota kompletna, no bo to w sumie ta choroba, no to ma trwać 5 dni, no i w takim jednym dniu, nawet jeżeli wszyscy się zarażą, no to w ciągu 10 dni wszyscy powinni być chorzy, no i wszyscy powinni być zdrowi, no a spawają im tam te drzwi na całe miesiące. Tam nikt nie wie, kto jest chory, nikt nie wie, kto będzie chory. No i spaliło się. Tam parę dni temu mówili, że to 10 ludzi zginęło w tym domu, gdzieś coś się tam zapaliło. Teraz mówią, że około 70. Także to są straszne tragedie. Ale ludzie wychodzą na ulicę. Komunistyczna Partia Chin stara się pilnować jakoś. Komunistyczna Partia Chin wysyła swoje zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej. No to jak zawsze socjalizm, tak? Jaruzelski, wszystkie te jaruzelskie na Kubie Kastry, nie Kastry, Chavezy, nie Chavezy. No to zawsze po prostu biją tych robotników i chłopów, którzy już mają dosyć, ale wyszli na ulicę, te publiczne protesty są nieprawdopodobne, bo tam w Chinach ta technologia ukradziona z Zachodu, technologia w zasadzie też przyniesiona na talerzu w latach 80., 90., 2000 do Chin, żeby produkowali, no to oni naprodukowali nieprawdopodobne ilości tych kamer elektronicznych, naprodukowali te wszystkie routery, serwery, komputery i to wszystko jest tak zorganizowane, że rozpoznawanie twarzy trwa kilka sekund po prostu z tych ruchów, z tych dowodów osobistych. No i to będzie smutne, no bo jest komunista Xi Jinping jednak, na którego krzyczeli na ulicach, żeby wyrzucić go z pierwszego sekretarza partii. No, Ameryka nazywa go prezydentem, ale on nie jest w sumie prezydentem, on jest pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Chin. No i oni po prostu wybrali go teraz na trzecią kadencję. Nie wiem, ile ta kadencja jest tam, 6 lat chyba, no ale to tylko stało się tak z Mao Tse-tungiem. Mao Tse-tung był wybrany na trzecim plenum Komitetu Centralnego. Xi Jinping też został wybrany na trzeci raz, tak, także go zrównali
zrównali z Mao Tse-tungiem. No ale on ma ten cały system policyjny, ma ten, no jest jedna partia. Komunistów to jest jedna partia i po prostu są ludzie, którzy ścigają całą resztę. No a ta cała reszta po prostu naraża się. No naraża się w ten sposób, że ten cały Urząd Bezpieczeństwa, cały ten system, cały ten aparat no wykorzysta. Wykorzysta te wszystkie te zdjęcia, te wszystkie komputery, które no, zdobyli jakoś z Zachodu, czy wyprodukowali, no ale to użyją to do zniszczenia tych protestów. No tam nie ma innej możliwości, tam nie ma po prostu partii opozycyjnej, tam nie ma kogoś, kto by w kongresie powiedział, no trzeba zrobić to, czy zrobić tamto. W każdym normalnym kraju, no to była jakaś demokracja, która polegała na tym, że jest partia opozycyjna, która ma coś do powiedzenia. We wszystkich tych komunistycznych krajach, które się nazywają demokracjami ludowymi, no to czegoś takiego nie ma. No ale szkoda tych wszystkich ludzi, którzy brali udział, no zaczną znikać. Na pewno zaczną znikać z ulic, z uniwersytetów, z pracy, no, przestaną się pojawiać, no ale mimo wszystko zdecydowali się iść tam. No prawdopodobnie duża część tych protestujących to są dzieci komunistów, komunistycznych świń, tak jak w Polsce. W Polsce też było podobnie. Ci najbardziej wrzeszczący, najbardziej tacy podskakujący, no to były to dzieciaki kaczyków partyjnych, no bo oni wiedzieli, że będą potraktowani inaczej. No ale mimo wszystko system po prostu niszczy. Tam trzy lata minęło, no nie jest to dobre dla żadnego kraju. No w Ameryce już tylko wariaci noszą te maseczki, no ale jest sporo jest jeszcze wariatów, którzy jeszcze jeżdżą w samochodach, nawet w masce, no ale ja jak rozmawiam ze znajomymi, to w każdej pracy każdy ktoś ma jednego czy dwóch ludzi w pracy, którzy chodzą nieustannie w maseczkach, no i są dumni z tego. To jest właśnie najciekawsze, że oni są dumni, że należą do tego klubu. Trzy lata, no i nie wyzerowali tam jedną z takich, w sumie dla mnie to chyba pozytywnych spraw, to jest to, że Chińczycy mieli te swoje szczepionki Sinovac, czyli te kitajskie szczepionki. To jest ciekawe, że oni nie chcieli tych modyfikowanych genetycznie zachodnich, tylko używali szczepionek, które są normalnie tak robione na jajkach. To jest ciekawostka, że oni robią to na jajkach kurzych, tak jak te wirusy grypy, powiedzmy. No ma to jakąś tam mniejszą efektywność niż te Pfizery, nie Pfizery, Moderny i tak dalej, po 500, 600, $700. No w Ameryce no to większość jest w zasadzie, sporo ludzi ma ubezpieczenia, także ubezpieczalnie płacą, no ale tam kilkaset miliardów dolarów było dane firmom, żeby to rozwiązały. No i Chińczycy też szczepili, no ale to jakoś nie pomaga, no bo co to robi? No to wszystko nie obniża tej zachorowalności, tylko przesuwa. Przesuwa to wszyscy normalnie wiedzieli, że te dwa tygodnie tego zatrzymania, no to każdy by zdzierżył, no a tutaj doszło trzy lata. W Ameryce powiedzmy dzieciaki, ten poziom wykształcenia spadnie prawdopodobnie. Przez te dwa lata, no to dzieciaki się opóźniły. Każdy rocznik, każda klasa się mniej więcej opóźniła około pół roku, tak? Także stracili jedną czwartą w pierwszym roku, jedną czwartą. Także są 6 miesięcy do tyłu. No do tego odporność. Ciekawe jest to też, że ta naturalna odporność na te wszystkie wirusy się
zmniejszyła, no bo dwa lata temu fachowcy się medycznie zastanawiali, dlaczego dzieciaki mniej chorują. No to jest bardzo proste, dlaczego dzieciaki mniej chorowały na wirusa. No dlatego, że dzieciak to smarka, harcze, smarcze, ma grypę, ma przeziębienie, ma to około 8-9 razy w roku, kiedy dorosły ma tylko 2-3 razy. Dlatego wirus to jest wirus, no i to przyszykowywuje. Te dzieciaki, to każdy, kto miał dzieci, czy ma dzieci, no to wie, że dzieciak no to jest albo chory, albo będzie chory, albo był chory. No ale fachowcy nigdy tego nie brali pod uwagę, chociaż każdy normalny im tłumaczył: debile, zastanówcie się, że jednak ta naturalna odporność jest bardzo ważna. No i pomimo wszystko te Pfizery moderny przekonały tych najróżniejszych. Anthony Fauci, też jedna wielka łachudra w Ameryce, to facet, który uciekł przed wojskiem, przed Wietnamem. W latach 70. 55 lat jest w budżetówce, teraz ostatnia jego pensja to jest chyba $470,000 rocznie. $470,000 rocznie, to jest jeden z najbardziej zarabiających urzędników państwowych w Ameryce. Prezydent chyba ma 180,000. No, w kongresie też tam chyba mają 180,000, także to nie są jakieś takie duże pieniądze. No, pieniądze później przychodzą po tym, jak się jest prezydentem. Ale wracając do tych Chin, no to jest terror. To jest po prostu terror, ściganie. W tym mieście Guangzhou, no to jest miasto naprzeciwko Hongkongu. To oni tam, Hongkong w latach 70., 80., to Zachód produkował najróżniejsze zegarki, nie zegarki, kalkulatorki. To było niby produkowane w Hongkongu, no ale ta wielka ilość była produkowana nie w Hongkongu, tylko właśnie poprzez rzekę w tym Guangzhou. No i teraz właśnie ten Guangzhou, to jest ta taka cały zagłębie elektroniczne, no ale to się wszystko wzięło od właśnie tych że dawali te kontrakty z Hongkongu do Guangzhou. No ale tam trzy lata przyszykowywali się, no i komunistyczne władze nic nie zrobiły, no a teraz mówią, że zrobią 250,000 miejsc szpitalnych dodatkowo, gdzieś jakieś tam po parkach, nie po parkach, no. Czekali 3 lata, a teraz będą robili 250,000. Także wszyscy ci zachodni naiwni komuniści, naiwni idioci Lenina, którzy zawsze wierzą w tą gospodarkę planowaną i w tą stabilność chińską, no to powinni się zastanowić, jak to jest możliwe, żeby mieli 3 lata, a teraz mają 250,000 łóżek szpitalnych zrobić. No wiadomo, że wszystkie te komunistyczne świnie, które są we władzy, no to nie potrzebują tych łóżek szpitalnych, no bo mają łóżka w szpitalach partyjnych. No komuniści zawsze mają problemy, kiedy są jakieś tam protesty. No teraz przyszedł czas na Chiny. Tam żyła im jednak pękła. Obywatele sami w sobie są zdenerwowani, komuniści są zdenerwowani, no bo teraz wzrost ten gospodarczy jest tylko 3%. To i tak nie jest tak źle, żeby był wzrost gospodarczy 3%, no ale nieruchomości tam padają na pysk, no bo tam komuniści no to zrobili z tej z nieruchomości, no to takie samo napędzającą się
giełdę, no tam, tam złota nie ma jak kupować, na giełdzie też tak nie za bardzo jest gdzie inwestować, no to jedyne, co w Chinach zostało, no to są nieruchomości, no ale nieruchomości, no to kosztują bardzo często, powiedzmy 100-150 lat pracy bardzo wielu ludzi, ta połowa społeczeństwa, no to po prostu musi pracować 100 czy 120 lat, żeby zarobić na te mieszkania. No, Chińczycy nie są takim wyjątkiem, no ale to właśnie też doprowadza do tego, do tej jakiejś takiej frustracji. No dużo, ten cały pożar, no to był w sumie w rejonie tym zachodnich Chin, zachodnio-północnych Chin, tam dużo jest, to są muzułmanie, tam koło Turkmenii, to w kierunku właśnie Turkistan, te miejsca. No i oni ciągle są prześladowani, ciągle są ścigani, a pod tym COVID-em to jeszcze bardziej byli ścigani. No w Szanghaju, Szanghaj no to jest zawsze rewolucyjne miasto, no to właśnie tam krzyczeli, żeby ten cały sekretarz partii Xi Jinping poszedł w odstawkę, także byli dosyć odważni. No jest nadzieja, że mieli jednak te maski, tak jak wspominałem. Całe te zero COVID, no to partia komunistyczna przyjęła za taki pewnik, że zrobią to lepiej, powiedzmy, niż te wszystkie niekomunistyczne, nie wschodnie, tylko jakieś takie zachodnie demokracje, które nie potrafiły sobie poradzić w oczach komunistów chińskich. No i oni przekonują właśnie Chińczyków, że w Chinach tak dużo ludzi nie umierało. No ale jaka jest prawdziwa statystyka? No to tylko chyba tylko sami komuniści wiedzą. No przypuszczalnie poluzują. Przypuszczalnie teraz poluzują, no ale nie będą na pewno mówili, że to jest z powodu tych protestów. Biden no jak zwykle się wypowiadał i idiotycznie, no mówił, że te wszystkie pokojowe protesty, no w Ameryce to spalili. Komuniści spalili dziesiątki miliardów w takim najbardziej komunistycznym mieście w Portland w stanie Oregon, to tam jest od strony Pacyfiku pod Kanadą, no to tam było najbardziej komunistyczne, no to tam spalali, no i Biden też ich, powiedzmy, popierał. No teraz dużo tych komunistów chińskich przypuszczalnie powie, że to wszystko było przez podpuszczenie zachodnich prowokatorów. No Chińczycy sami w sobie wiedzą, skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło, dlaczego to się wszystko dzieje. No brawo dla tych biednych Chińczyków, że jakoś pokazują swoją siłę, brawo, że chcą coś powiedzieć, no ale w komunizmie, w jednopartyjnym komunizmie nigdy nie ma nic do powiedzenia. No, jest nadzieja, że w Ameryce nie będzie jednopartyjnego komunizmu, chociaż no, jest taka szansa, że zapanują, że opanują 2024 prezydenturę i opanują kongres fałszywymi, powiedzmy, wyborami, no ale to tępnie, to nigdy takie oszukaństwo, kłamstwo, to ma króciutkie nogi, tak, także to zawsze padnie, tyle tylko, że najgorzej to jest to, że będą cierpieli Amerykanie i no, najgorzej, że będą cierpieli normalni, no ale przy okazji wszyscy, którzy też ich wybierają, też będą cierpieli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Głosowaliście na normalnych, mam nadzieję, w Ameryce w drugi wtorek listopada 2022. No, jeżeli wybraliście normalnych, gratuluję. Jeżeli nie, no to głosujcie. Następnym razem wybierzecie normalnych. Życie musi się toczyć. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na komunistów. Widzicie, do czego doprowadzacie. No, mam nadzieję, że prędzej czy później kiedyś zrozumiecie i zmądrzejecie. Zdrowia dla normalnych.